Teraz w naszym studiu uczeń Politechniki Śląskiej Mateusz Radner. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co możemy zobaczyć na Waszym stanowisku? My prezentujemy turbinę Tesli oraz tubę Rubensa. Tuba Rubensa, czyli wizualizacja dźwięku, fali dźwiękowej. Staramy się pokazać, jak układa się dźwięk w różnych częstotliwościach. Puszczamy muzykę i widzimy, jak faluje dźwięk. I jaki to ma wpływ z tą częstotliwością? Im większa, to jak zachowuje się ten dźwięk? Tak, jeśli puszczamy basy, bardziej basowe dźwięki, zwiększa się ciśnienie w tubie i uzyskujemy większy płomień. Właśnie, bo też widziałam, że to jest związane tak samo z ogniem jeszcze, oprócz tego, tak, że dźwięk i częstotliwość. Tak, właśnie mamy ogień i jest to taki prymitywny oscylator. Zamiast ekranu mamy płomienie, które układają się w rytm muzyki, po prostu do nich tańczą. Czy trudno było coś takiego skonstruować, bo to wasz wynalazek, prawda? Tak, jest to wynalazek naszego kolegi z wydziału. Wzorował się właśnie na odkryciach Rubensa i studiując jakieś starsze wynalazki, opracował to na własny sposób z pomocą Politechniki Śląskiej. I mówiłeś, że jeszcze tak samo zajmowaliście się turbiną Tesli. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć o tym projekcie? Tak, turbina Tesli to jest nasz projekt konkursowy. Na wydziale mieliśmy taki konkurs, który udało nam się wygrać i poprzez to dostaliśmy możliwość realizowania tego. I zbudowaliśmy turbinę Tesli, która działa jako zwykła turbina, może być zastosowana w elektrowniach. Wpuszczamy do niej ciśnienie pod ciśnieniem i uzyskujemy moment obrotowy na łopatkach, na dyskach właściwie. Jak długo konstruowaliście tą turbinę? Nad samym projektem pracowaliśmy około miesiąca z pomocą doktora, który nas pomagał wiedzą, doświadczeniem, więc była taka metoda prób i błędów i dużo literatury, czytania o tym. Czy napotkaliście jakieś problemy przy opracowywaniu tego projektu, czy jednak myśleliście, że książkowo wszystko było w porządku, jednak w praktyce wyszło inaczej? Jeśli chodzi o literaturę, głównie opierała się na angielskiej literaturze, więc przechowaliśmy po prostu internet, szukaliśmy jakichś opracowań akademickich, innych konstrukcji, też głównie właśnie chodzi o akademicką konstrukcję, nie stosowane w technice i w taki sposób, napotkając różne przeciwności, na przykład wykorzystanie materiałów, jakieś zużywanie się. Pracowaliśmy każdego etapowo, sprawdzaliśmy, co jeszcze możemy zrobić lepiej. A czy ta tuba Rubensa, która jest i turbina Tesli, jest udostępniona tutaj na waszym stanowisku, że ludzie mogą sami poeksperymentować, czy wy tylko przedstawiacie? Turbinę Tesli można samemu uruchomić, jest zawór, jeśli ktoś by bardzo chciał, to można poprosić, oczywiście można ją uruchomić. A tuba Rubensa, jako że jest to stanowisko z płomieniami, zajmujemy się dla bezpieczeństwa tylko my. A czy zainteresowanie jest duże? Tak, mamy szczególnie płomieniami. Myślę, że tuba Rubensa jednak największe zainteresowanie wzbudza wśród ludzi odwiedzających targi. I tak, cały czas mamy dużo zainteresowanych, dużo pytań, także nie możemy narzekać na brak zainteresowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa, dziękuję. Zapraszamy na stanowisko Politechniki Śląskiej, a w studiu widzimy się już za kilka chwil.